dobra, no to musimy obciąć trochę tego tekstu. Chyba, żeby zrobili to troszkę inaczej. Zastanawiam, czy nie zrobić w ogóle jeszcze jakiejś takiej strzałki. No, 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 coś tutaj też takiego zrobiliśmy. Ładnie, zrobię to jeszcze tak. Dzień dobry, Nordic Walkerzy. Wielkie odliczanie do weekendu 16-17 września. Trwa. Cieszę się, że w wakacje nie składacie broni i cały czas trenujemy razem. Wszystkim tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, przypominam, czy też informuję, że data 16-17 września to piękny weekend w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie spotkamy się w ramach organizowanej tam Nordikiady przez Fundację Bezmiar, ale jednocześnie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będzie to weekend, kiedy będziemy mogli po raz pierwszy otworzyć strony książki Nordic Walking razem i wspólnie świętować to wydanie. Także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze z dalszymi pracami i faktycznie tego 16-17 września w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą będziemy mieli piękny weekend. Tymczasem do tego momentu jeszcze musi upłynąć trochę rzeki, trochę wody w Wiśle i mamy sporo czasu na treningi, ale i na spotkania, ponieważ już niedługo, bo 22 lipca, zapraszam wraz z grupą Kijanki NW ze Strzelc Opolskich, gdzie spotkamy się w ramach organizowanego tam prowadzonego projektu promującego zdrowie Przewietrz głowę, puść tam nowe. Pomysłodawczynią tego projektu jest Ela Ziemba, którą serdecznie pozdrawiam. No i tam będziemy mieli okazję wspólnie się spotkać, pobawić, poszkolić, porozmawiać o treningach, o kijach, czyli zrobić wszystko to, co dzieje się na spotkaniach grup Nordic Walkingowych plus ja. Natomiast kolejne spotkanie to urodzinowe spotkanie grupy Zawsze Młodzi. Oni są z Łodzi, Zawsze Młodzi. Tam spotykamy się 12 sierpnia. Szykuje się wielka impreza. Wszystkich, którzy jeszcze się nie zapisali, jeśli są miejsca, to zachęcam, a jak nie ma miejsc, to po prostu wychajcie się bokiem. Chyba nikt nie będzie liczył. Przyjeżdżajcie 12 sierpnia do Łodzi. Także dwa takie spotkania, zaznaczajcie, otwierajcie kalendarze, zaznaczajcie na czerwono datę 22 lipca, 12 sierpnia, no i grubą kreską 16-17 września. A tymczasem zapraszam na kolejne treningi. Nie poddajemy się, ćwiczymy. Zapraszam na kolejną porcję ćwiczeń. Dzisiaj ćwiczenia wzmacniające mięśnie, tylną partię mięśni ud, mięśnie pośladków i mięśnie grzbietu. Wszystko w jednym ćwiczeniu, które nazywa się wdzięcznie martwy ciąg. Powodzenia, trzymajcie się ciepło, cześć!